Moi przyjaciele, bo tak mogę do was się zwrócić. Wszyscy jesteśmy patriotami, więc sądzę, że mogę tak do was mówić. Dziękuję serdecznie, że tyle nas zebrało się dzisiaj tutaj, że pamiętamy o tych ludziach. Ja jako syn jednego z tych wyklętych jestem niezmiernie dumny, że mogę stanąć przed wami z podniesioną głową i nie tak jak kiedyś przemykać się chyłkiem, że jestem synem bandytą. Nie. Jestem synem polskiego patrioty, który oddał życie za wolność ojczyzny. Czy mamy tą wolność? Bo czy mamy tą wolność, skoro media tak w znikomym stopniu nagłaszają, te publiczne media, o naszych marszach, o naszych uroczystościach, gdzie drugorzędne sprawy zajmują zdecydowanie więcej miejsca, gdzie tam w Gdańsku chowa się mordercę Inki, prokuratora, który ją oskarżał, z honorami wojskowymi. To coś nie jest tak w naszej ojczyźnie. Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim i myślę, że spotykamy się w większym gronie na przyszły rok.